Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Rafał Szymański, jestem organizatorem, właścicielem, współtwórcą przedsięwzięcia, które nazywa się Największa w Europie Wystawa Budowli Skąskowego. To w dużej mierze polega na tym, że my od 10 lat zbieramy klocki Lego, myślę, że mamy ich około 25 milionów i budujemy z nich rzeczy, co ważne, autorskie, czyli takie rzeczy, których nie można kupić w sklepie. To są rzeczy, które my od podstaw projektujemy, wymyślamy, co może z Skąskow powstać. Zazwyczaj staramy się, żeby te rzeczy były jakby odzwierciedleniem rzeczywistości, bo to zawsze jest bardzo ciekawe, jak zobaczymy coś, co znamy z życia codziennego i to samo jest od zbudowane z klocków, wtedy to wszystko staje się jeszcze bardziej ciekawe. Można porównać oryginał z tą właśnie repliką i to jest fajne. My w tej chwili mamy 6 wystaw, one są rozlokowane w całej Europie, a ponieważ ja jestem stąd, a tak naprawdę z Bielska-Białej, to taką moją ambicją i taką moją oczywiście wielką ochotą jest to, że chciałem zawsze mieć wystawę w Wiśle. Zresztą ta historia się zaczęła 10 lat temu i powiem szczerze, że Wisła była pierwszym miejscem, o którym myślałem, żeby taką wystawę ulokować. Myślałem, że to jest dobre miejsce. Nie zawiodłem się. Jesteśmy tutaj po raz trzeci, bo mieliśmy wystawę, nie wiem, tam 7 lat temu, w zeszłym roku i teraz jesteśmy po raz trzeci. Natomiast ta wystawa już będzie wystawą stałą, to jest bardzo ważne. Jakby płynnie przejdę teraz do meritum, że chodzi o to, że jedną z naszych idei jest to, żeby w trakcie zabawy i tego takiego fanu, który dajemy fanom klocków w formie wystawy, w formie fanparku, w którym się można pobawić, żeby oprócz tego, że bawimy, żeby jeszcze też uczyć. Ponieważ ta wystawa jest stała, postanowiliśmy, żeby ona w pewnym sensie wpisywała się w taki turystyczny krajobraz Wisły i tutaj najbliższego regionu. No i w związku z tym my w ogóle jesteśmy w takim pomieszczeniu, które jakby jest pod kryptonimem hasła 7 cudów Wisły. Myśmy wspólnie z działem promocji Wydziału Urzędu Miasta wymyślili, które rzeczy, które symbole Wisły mogą się jakby do tego zbioru zaliczyć. No i postanowiliśmy odbudować je z klocków, to jest tutaj widoczne. To jest wszystko takie edukacyjne, oprócz tego mam jeszcze inne elementy, które są związane z Wisłą, to są stoki, jest stok narciarski, jest stok w formie wydaniu letnim, czyli wtedy, kiedy zjeżdżamy na rowerach, to wiadomo, że to kojarzy się nie tylko z skokami, ale też z narciarstwem i z rowerami. Mamy oczywiście figurę, model Piotrka Żyły, który zresztą rok temu osobiście go odsłonił na takim podobnym momencie jak dzisiaj. Mogą być brawa. No tak, drodzy Państwo, 70 tysięcy klocków, skala 1 do 120, to tak mniej więcej. I chciałbym teraz zapytać, że tak powiem, mistrza ceremonii, czyli pana Andrzeja. Oprócz tego, co pan o tym sądzi, to jeszcze chciałem zapytać, bo ja takie zadaję pytanie, jestem trochę ciekawski. Dlaczego to jest tak, że taką skocznię trzeba co 20 lat przebudowywać? Wiemy, że skocznia ma już prawie 100 lat. To znaczy, skocznia Wisła Malinka w dawnym wydaniu była o wiele mniejsza. Ta nowa znajduje się już tylko w tym samym miejscu, ale patrząc, bo naprawdę, proszę Państwa, pierwszy raz to widzę i czuję się tak jak u siebie, tylko biura tu nie ma. Natomiast pięknie zrobione, pięknie to wygląda. A dlaczego skocznia? Tam się niewiele po remoncie, bo wiecie Państwo, że planujemy remont w najbliższym czasie. Te profile, to wszystko się nie zmieni. Zmieni się natomiast coś, co uległo zniszczeniu. Ja przypomnę, że 28 września 2008 roku nastąpiło otwarcie uroczyste tej skoczni, które odbyło się z udziałem wspaniałych gości, ale przede wszystkim patron tej skoczni, Adam Małysz, pierwszy raz oddał tę skocznię. Wszyscy byliśmy zaniepokojeni, czy on wyhamuje na tym przeciwstoku. To ten przeciwstok jest bezpieczny, natomiast tak w oryginale zapraszam Państwa na skocznię, można zobaczyć, tam jest 22,5 stopnia nachylenia i zatrzymał się w połowie. Tak, skocznia jest po wielu modernizacjach, ale niestety ze względu na to, że to znajduje się na wolnej przestrzeni,
warunki atmosferyczne i tak dalej powodują, że szczególnie te elementy drewniane uległy już lekkiej degradacji, w związku z tym trzeba wykonać remont kapitalny, łącznie z nową kolejką, która powstanie przy tej skoczni, która ma obsługiwać i sportowców, i turystów, bo chcę powiedzieć, że nasza skocznia, panie burmistrzu, jest jednym z ważnych elementów oferty turystycznej naszego miasta.